Szkoła Mistrzów Asy Rakiet zaprezentowała się w miniony piątek. Centrum sportowe, które oferuje możliwości do uprawiania tzw. sportów rakietowych, zorganizowało spotkanie dla lokalnych środowisk. Jednym z celów było promowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Drugi powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy, to jest integracja dwóch środowisk, biznesowego i sportowego. Zaprosiliśmy tutaj gwiazdy sportu oraz też lokalnych biznesmenów, ale też są goście spoza Bolesławca. No i naszym celem jest tutaj zintegrować tych ludzi. Chcielibyśmy, żeby tego typu spotkania stały się takim corocznym, cyklicznym wydarzeniem organizowanym właśnie przez naszą szkółkę. No i chcielibyśmy, żeby to była taka tradycja, która ma na celu nawiązywanie nowych kontaktów, wzmacnianie więzi między jednostkami. Frekwencja na tym pierwszym integracyjnym spotkaniu dopisała, a goście reprezentowali nie tylko lokalne środowiska, ale też całkiem odległe od Bolesławca. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym, ale przede wszystkim dziękujemy gościom, którzy przybyli do nas spoza Bolesławca. I tak dziękujemy gościom z Trójmiasta, ze Strzegomia, z Krakowa, z Zielonej Góry, z Drzonkowa, z Bogatyni, ze Zgorzelca, z Opola, z Wrocławia. Ta mapa wykreślona nazwami miejscowości pokazuje, że łączy je m.in. właśnie sport, a konkretnie sporty rakietowe, które stoją w tamtych ośrodkach na wysokim poziomie. Ale nie tylko to, bo i biznesowe aspekty wiążą też wszystkie te miasta. Wielkie zainteresowanie, aż nas to wszystko przerosło. Nawet była kolejka osób, które czekały na jakby coś się zwolniło. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i chcemy promować szkołkę Asy Rakiet. No i mamy super szkółkę squasha, badmintona. Ruszamy też z tenisem stołowym bardzo mocno. Też można powiedzieć, że to Bolesławiec tak samo jest naszym partnerem. Spotkanie było też okazją do podziękowania współpracownikom szkółki, firmom i ludziom, którzy pomagają w działaniach prowadzonych szczególnie z najmłodszymi sportowcami. Sport, biznes, ale nie tylko. Spotkanie udanie uzupełniła też sztuka. Dziękuję Mirosławowi Zakrzewskiemu, którego dzieła możecie podziwiać. Tam właśnie są wznoszone na początku sali. To jest tutaj nasz taki lokalny malarz, ale znany już w całej Polsce. Asem rakiety może nie każdy może zostać, ale grać na przykład w badmintona czy squasha może każdy. I takie możliwości daje szkoła Asy Rakiet. Treningi, które prowadzimy zarówno w squasha, jak i badmintona, są kierowane i dla dzieci, i dla dorosłych. No i tutaj dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dla tych, którzy są już zaangażowani i są gdzieś tam na wyższym poziomie w sporcie, są zaawansowani, ale również dla amatorów, którzy jeszcze siedzą na kanapach, nie wiedzą jeszcze od czego zacząć. My mamy kilku trenerów zarówno w squasha, jak i w badmintona, także zawsze każdy znajdzie miejsce dla siebie na treningu. I odpowiedni trener się nim zajmie. Spotkania bankietowe rządzą się swoimi prawami i nie wypada ich gości śledzić z kamerą do końca. Zatem razem z dziećmi pożegnaliśmy uczestników spotkania.